disfrazada, inventada, pirómana, hipócrita, doble cara. Contamos con la tecnología más avanzada para su producción. Ludwiko, można powiedzieć, że właściwie przyszłaś tutaj prosto z planu filmowego. Czy możesz zdradzić, nad czym obecnie pracujesz? Właśnie dopiero skończyliśmy drugi sezon Dwie Matki. Ludwika Paleta od 30 lat robi oszałamiającą karierę filmową w Ameryce Łacińskiej. Jest jedną z najpopularniejszych aktorek. Zagrała w 10 filmach i kilkunastu serialach. Niektóre z nich, Córka mojej matki czy Maria z Przedmieścia, cieszyły się popularnością na całym świecie. W 2007 roku trafiła na listę 50 najpiękniejszych kobiet według latynoskiego wydania magazynu People. A wszystko zaczęło się, kiedy była jeszcze dzieckiem. Do Meksyku wyjechała wraz z rodzicami, mając zaledwie kilka lat. Miałam 2 lata. Ale mój tata, który jest skrzypkiem, grał w piwnicy pod baranami w Krakowie. Był parę razy w Meksyku, właśnie z Ewą Demarczyk. I tato bardzo lubił Meksyk. I parę lat później ktoś mu powiedział, że szukają skrzypków w orkiestrze w Meksyku. Przyjechaliśmy chyba na parę miesięcy. No i zostaliśmy. Na pierwszy casting trafiła w wieku 8 lat. Zaprowadziła ją starsza siostra w tajemnicy przed rodzicami. Ktoś zadzwonił do rodziców i mówi, chcemy rozmawiać z kimś dorosłym. Tato w ogóle nie wiedział o tym. Tato mówi, nie, no, jaki casting, z czego moja córka nie będzie pracować? Moja mama też to samo, no i potem tak się to okazało, że zrobiłam ten serial. Ten serial był bardzo, bardzo popularny w Ameryce Łacińskiej i był w Japonii, w Chinach, w takich miejscach, w których nie wyobrażałam sobie, że ludzie mnie będą oglądali. Chciałam studiować w Royal Academy of Dramatic Arts w Londynie. I pojechałam do Oxfordu się mówi, tak? Się uczyć angielskiego. Bo właśnie chciałam wejść później do tej szkoły i przed moim wyjazdem zakochałam się za ojca mojego pierwszego syna, Nicolas. No i moje plany zmieniły się. Zostałaś mamą. Zostałam mamą, tak. I brałam ślub. Moje całe życie się zmieniło i moje plany w ogóle w innym kierunku poszły. Ludwika wyszła za mąż za aktora Plutera Kochazę, z którym ma syna Nicolasa. Pierwsze małżeństwo jednak nie przetrwało. Kilka lat później poślubiła syna byłego prezydenta Meksyku, Emiliano Salinasa. Ja zawsze pracowałam. Nigdy nie zostawałam w domu i tylko pilnowałam dzieci. Mam takie szczęście, że mąż mi bardzo pomaga z dziećmi. Jesteśmy fajną rodziną w tym sensie, że planujemy zawsze, jak ja wyjeżdżam zrobić jakiś film albo serial. Zawsze miałam kogoś, kto mi pomaga. Również niedawno ukazał się film, tak, z tobą, Bitwa na lajki. Mm-hmm. Czy ta rola była ci w jakiś sposób bliska? Ciebie na Instagramie obserwuje 3 miliony osób. Czy nie czujesz presji z tego powodu, tak jak twoja bohaterka? Nie. Robię zdjęcia i dzielę się z ludźmi, dlatego że ja sama lubię bardzo oglądać, co robią ludzie, których lubię, ale nie czuję taką presję. Nie. To jest dla mnie zabawa. Fajna. Jesteś aktorką, ale jesteś też Polką. Jak ciebie tutaj traktują w Meksyku? Ja czuję się Meksykanką, ale też się czuję trochę Polką. Ale mimo to, że tu mieszkam od 40 lat, zawsze mówią do mnie Ludwika Paleta, polka aktorka w Meksyku. To jest dziwne, dlatego że czuję się trochę, że nie jestem ani stamtąd, ani stąd. Co ciebie ciągnie do Polski? Rodzina czy kultura, literatura? Na pewno rodzina. Tato mieszka w Krakowie i teraz od paru lat tam jest. Jedzenie to jest jedna z moich ulubionych rzeczy. To za jakimi smakami i zapachami tęsknisz? Mój tato robi takie pyszne ogórki kiszone i tu w Meksyku nie smakują tak samo. Zapachy koperek, kminek, pierogi i kapusta kiszona, barszcz. I odkąd mojej mamy nie ma, to tato gotuje. Bardzo dobrze gotuje. Ja bym chciała zostawić tą tradycję dla moich dzieci.